Zwycięstwo. Nie. Nadal nie, panie burmistrzu. Bez więźnia. Jedziemy, tak? Jedziemy. Bez więźnia. Nie, no jest tu przecież, siedzi. Właśnie z więźniem. Kurwa, wygrałem. Czemu? No właśnie nie. Jak to? Dlaczego? Wygrałeś. W życiu nie chodzi o to, żeby wygrywać czy przegrywać. Właśnie, liczy się życiu... dobra zabawa. Dokładnie. Oczywiście, że tak. Dużo ludzi tego nie pojmuje. A gdzie jedziemy? Jak gdzie? To gdzie pan jedzie? Do Sosnowca. Kurwa, ja wizy nie mam tam. Spokojnie. Mam znajomy. Muka. Muka. Oła. Panie burmistrzu. Słucham. Ja zapraszam do siebie. A czy ja po swój samochód tam jadę? Ale ja zapraszam do siebie. Krótka ankieta będzie. A to nie działało tak, że jak ty popatrzyłeś dziurkę, to ja mam cię uderzyć. Tak. No to czemu mnie uderzyłeś? Dobrze, panie burmistrzu, krótka ankieta. Tak. To musi ją pan na poważnie potraktować. Okej. No to panie burmistrzu. Po koszulę może skoczę. Nie, nie, na spokojnie. Wyprostować się. Bo jak pan wie, albo pan nie wie, chciałbym tutaj wskrzesić jednostkę Sheriff Office, prawda? Z tutaj wywiadu środowiskowego dowiedziałem się, że ogólnie LSPD jebać i Montanę. Czyli w sumie LSPD jebać po całości, bo Montana LSPD jak najbardziej. I panie burmistrzu, chciałbym się dowiedzieć, jakie pan ma skojarzenia z Sheriff Office poprzednim. My patrzcie na to. Tutaj mam problem, kurwa. Lej! Połóż na ziemię! Nie strzelaj do mnie, co ty zrobiłem? Na ziemię! Patrzcie tą pierdolną ziemię, już! No przecież jestem, kurwa, na podłodze prawie! Wypierdalaj z tą pukawką! Nie! Wiem, o co wam chodzi! Proszę mi wytłumaczyć, ja kurwa chciałem przesadzić paprotkę, ona zaraz kurwa zwiędnie. Patrzcie, ja powiedziałem! O nie, tylko nie to! Do góry wstajesz! Ała, kurwa! Sprawdźcie, spieszne rzeczy zostaw, to tutaj na glebie. Za co wy mnie łapiecie? O chuj wam chodzi? Na mój sklep, kurwa! Na mój sklep przychodzicie, się kurwa prujecie. Czysty jest? No czysty jestem, człowieku, nowa nibelka wleciała. Siadaj na ziemię. Nigdzie nie siadam, rozkuj mnie, kurwa! Spierdalaj, kurwa! Rozkuj mnie, kurwa! Co? Ja mam kurwa immunitet. Dobra. Stoi pani, wykonuje pan rozkazy. Rozkuj mnie kurwo ty, polecenie z góry, pajacu, kurwa. Stoi wykonuje rozkazy, nie będzie. Co robisz? No rozerwałem właśnie kajdanki. No. Możemy porozmawiać jak ludzie, nie trzeba mnie... Nie, nie będziemy rozmawiać... Rozmawiajmy jak ludzie, kurwa! Przychodzicie w 15, jak przesadzam, kurwa, paprotkę i o chuj wie, o co ci chodzi! Celujesz do mnie, kurwa, z prądu, w moim, kurwa, sklepie, jak myję, kurwa, okna! Powiedz mi, chuj tu chodzi! Łapiesz mnie, kurwa, przyciągasz do ziemi, kurwa, liże beton! Panowie... To jest burmistrz tego miasta. A, szkoda gadać, kurwa. Ale nie, tak szczerze między nami, tak jak chce pan chujami rzucać i tak dalej, jak najbardziej. Między nami? Oczywiście. Ledwo paprotkę mogłem przesadzić i ledwo z tego żywy wyszedłem. Czyli było aż tak źle? Aż tak źle. A wierzy pan, że coś może się poprawić? Tak, jeżeli bym nią zarządzał. No nie. No jak nie? Ja będę tym zarządzał. Kurwa, no to wtedy już nie ujdę z życia. Obiecuję panu, że będzie pan uśmiechnięty chodził. Całe życie. Ja mam coś podpisać, coś podbić? Nie, dofinansowanie? Nie, po prostu? Nie, nie. A, ochronę? Nie.
Nie chce pan ja ochrony? Ja wszystko sam, nie. Bez ochrony, okej. Ja wszystko sam, żadnych dofinansowań nie chcę. Zarobię na to. Nie ma problemu. To ja mogę na przykład przez pierwszy tydzień dać luzu. A później co? Znowu pan będzie zapierdalał nam radiowozy? Nie, żadnych radiowozów, po prostu jakiś napadzik czasami sobie zrobię. No ale pan nie może. Wiem, że nie mogę. Dlatego pan robi to szybko, tak? Żeby nigdy nie wiedzieli, że nie wolno, ale wolno i szybko i że nie wolno. Nie, no ja nigdy w życiu napadu nie zrobiłem. Z tego co słyszałem, to tak. Że nie. Robił pan. Nie, nie robiłem. No podobno tak. Podobno, że nie robiłem. Podobno pan nie robił i nikt o tym nie wie, że pan robił, a pan nie robił. Co myślisz, nie rób? Jak to? No pracuję w LSPT i to w sumie no, ma pan rację. No właśnie. A ja? A ja nigdy pan nie robiłem. Pan rządzi miastem. Dokładnie, ale nigdy nie robiłem żadnych takich złych rzeczy. A proszę mi powiedzieć, najgorsza rzecz, jaką w życiu pan zrobił. Najgorsza, jaką zrobiłem? Tak. Power gaming na policjancie. Ja pierdolę, i co wtedy? Perma kurwa dostałem. Bez sensu. Tragedia w chuj była. Odwołał się pan? No nie, jednak dali mi szansę. A, no to dobrze. A kto dawał perma? Taku sraku. No, jak zwykle, jesteśmy kurwa w domu. Jak może być lepiej? Stary temat. Stary temat. Ale już o wszystkim zapominamy. Ale wszyscy mówią, że kumple jesteś. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Jest dobrze. A jest pan w porządku. Co zrobił najgorszego? Ja najgorszego? Tak. Na akcji słotowskiej, która była zorganizowana 2 tygodnie przed wjazdem. Mhm. Jak już wjechaliśmy, to pojebałem napastników i zapierdoliłem wszystkich swoich. No ale to takie... Zdarza się. No tak bez kurwa... Bez torpedy. To ja z naszywkami to się ciężko może zdarzyć. Rozumiem. Czyli wczorajszy po prostu. No po prostu tak mi dobrze szło. A to może kwestia podniecenia. Albo jakieś przebranżowienia kryminalnego. Może tak być. Jest szansa. Kupowałem kiedyś abonament na metę. O kurwa, właśnie. Może chcesz kupić jakąś metę? Nie. Ja też nie. Mam metę na Paleto. Tam se śpię, jest git. To ja mam metę po prostu, ale startu nie znalazłem jeszcze. To może start pan znajdzie w Sheriff Office? Zapraszam pana do kręgu. To by było coś. Ja raz byłem. Z Kuwerskiego? Nie, zajebałem ubrania im. Aha. I zajebałem samochód też. To jest nic. I normalnie mandaty wypisywałem. Ja panu powiem lepszą hecę. Co? Jak przyleciałem tutaj w pierwszy dzień, prawda? Uh-huh. To mieliśmy zatrzymanego i mieliśmy go transportować helikopterem. Uh-huh. No i wszystko fajnie, idziemy na helipada, a tam kurwa policjant, nie? No i policjant celował do policjanta. Kurwa. No i się okazało, że to był przebraniec. Skurwiel. No i proszę mnie wysłuchać, ja napisałem raport o skorumpowaniu policjanta. Uh-huh. A się okazało, że to był przebrany. Kurwa. Ciężkie czasy nas odeszły. No ale co zrobisz, jak ci zrobisz? Buta nie zjesz. Ale ja pamiętam, jak się wprowadziłem. Tylko... Ja to mówili, się... że debil, czy nie? Nie. Nosili na piedestale. Fajnie. Byłem dźwigany. Fajnie. Aż do czasu. Do czasu którego? Past simple. O kurwa. To jednak szybko poszło. Przejebana sprawa, no. Ale minęło szybko, jednak wróciliśmy na dobre tory. Formuła 1, F11. Ale... F16. F12 bardziej, bo fajne zdjęcia. Mów mi shooter, ale nie jestem snajperem. Uuu, wąsko, a zarazem grubo. A, wąsko? Wąsko. A, dobry barber. Barber nie tyka wąsa. Zależy komu. I zależy gdzie. A tam, mi się wydaje, że tutaj tyle osób, szczególnie tych z bronią, ma tak wystrzelony estrogen, że oni nie muszą nawet nic golić, no. Tak mi się wydaje, że też tak może być. Dokładnie. No ale co możemy zrobić? Nic. Kobiety mają nadwyżkę akurat.
Nie traktuję kobiet poważnie. A kogo można traktować poważnie? Mężczyzn. Albo powagę. Albo poważną powagę. Można być poważniejszym od poważności? Można być poważniejszym od poważności, gdy jest poważne przestępstwo. To tak jakby się podwójnie wyprostować, za drugim razem już krąg może... Ale jak się człowiek trzeci raz wyprostuje, to on zrobi... Jest no, gej. No tak, już płuca, to tak. A wie pan burmistrz, jak robi indyk? Jak? A wie pan, jak robi indyk bez migdałków? Słucham. Pu, niedobre. Prawda? Koń by się uśmiał. Gdzie koń? Uśmiał. To był osioł. Kurwa ty. Dobra, podobało mi się. To było akurat takie twórcze. No i o to chodzi, grunt to kreatywność. Nie. Nikt tego nie docenia. Ale czy w życiu chodzi o to, żeby być doceniony, wyceniony, poprzeceniony, przecenionym, promocja? Najgorzej być przecenionym z przeceny i poprzecenie jeszcze, być i w gratisie produkty. O kurwa, jak już jesteś w dwupaku i robisz za tego, co jest za darmo, siemanko. A my jesteśmy którymi? My jesteśmy. Ja jestem tym płatnym, a tutaj gratis. Cóż. W sensie samochód. Ja jestem Tomba. Kim? Nie mogę panu powiedzieć, musiałbym to... pana zabić. No to kimkolwiek. A proszę mi powiedzieć, jak się panu żyje ogólnie? Żyje? Jak się żyje? Moje wnętrze już dawno umarło. Ale pan jest nadal, że tak powiem, żywy. Zależy. Jest pan twórczy? Zależy od dnia. Maluje pan obrazy? Dokładnie, zdarzy się coś. Pejzaż jakiś. Pejzaż, bardzo fajnie. Fotografuje pan? Zdarzy, oczywiście, tak. Oczywiście. A proszę mi powiedzieć taką jedną sprawę miałem ostatnio do pana. Chciałem się zapytać, dlaczego pan naszego kadeta zaatakował z maczety? Czy on był kadeta? Po prostu sarkastyczny do pana? W sensie, o kogo chodzi? Ja nic nie wiem na ten temat. Właśnie mi opowiadał. Kadet? Że pan burmistrz go zaatakował maczetą. W banku. To do zwolnienia, jakiś psychiczny człowiek. Psychopata. Nie no, nigdy takie coś nie miałoby miejsca. Debil. Broni to, jestem pacyfistą totalnym. Totalnym. A jakbym dał panu pistolet, wie pan jak się z tym obchodzić? No to nadal bym pacyfistą, ale to bardziej w Pacyfik bym się kierował. O, na bank. Na bank. Wziąć kredyt. A tam kredyt. We frankach. Bardziej kredyt zaufania na tą broń właśnie. Też prawda. Mądre słowa, bo mądry człowiek. Dziękuję, dziękuję. A proszę mi powiedzieć... To jest kontrast właśnie. Kontrast? Używa się, jak się RTG przeprowadza. Jak to? Po prostu. No wszystko się można. Się robi. Proste. A fotografią się pan interesuje? Tak, dokładnie. I co pan fotografuje? Siebie na przykład. Czy to jest postać naga? Nie. Czy może z jakąś czapką Napoleona? Nie, z moją czapką. Aha, i cały czas tak samo? Tak. Czy pan wyznaje zasadę, robię sobie selfie przez rok i sprawdzę, jak się zmieniłem? Tak, ale ja już się nie zmienię. Bo nie może się pan... Ale warto zmienić. Żyć marzeniami. Nie, pan jest dobry człowiek. Dziękuję. Tylko szalone. Ale to właśnie szaleństwo jest takim pigmentem, takim... Kobiety wydrygiem. Kochają szalonych. A co nawet? Ma pan kobietę? Nie chodzi o kobiety nawet. Czy mam? O co chodzi? O co chodzi w takim lewa razie? Dłoń, prawa dłoń. Trzecia Barbara dziś Barbara i Basia. Rozumiem. Jak najbardziej. A to jest sugerowanie, że mam dwie lewe ręce? Nie. Barbara i Basia że... to samo. Nieprawda. A proszę mi powiedzieć, jak się pan dogaduje z samym sobą? Samym sobą? Zależy, tak. Bo czasami... Czy są kłótnie w klanie? Właśnie czasami zaczynam się... W sumie nie wiem. Tak... Nie no, nie miałem chyba. No. Na pewno nie? Zdarzy się.
Czyli czasem po prostu są kłótnie, czasem nie. Zależy, bo chyba nie. Kiedyś byłem przy Rynnie, krzyknąłem do Rynny, odpowiedziała, ale ja Rynna powiedziałem... Rynna odpowiedziała? Nie, ja powiedziałem żart, ona się zaśmiała i nie wiedziałem, o co chodzi. Aha, aha. Tak. Dziwna sprawa. A proszę mi powiedzieć, czy pan czasem rozmawia sam ze sobą? Tak. I co wychodzi z tej dyskusji? Mądre słowo. No bo mądry człowiek rozmawia, prowadzi dyskusję. Dziękuję, naprawdę doceniam. Ale ostatnio na przykład rozmawiałem o niczym i doszedłem do wniosku, że w ogóle po co. Aha, że nie warto. Nie, no warto, dlatego teraz właśnie chciałem to dokonać. Aha. No. I co pan chciał dokonać wtedy? Jakiejś kwintesencji, pojawienia czegoś lepszego. A, taką genezę wyciągnąć z tego wszystkiego, tak? Nie, zrobić konfliktu. Zrobić konflikty zbrojne. Nie, genezę konfliktu właśnie taką. Genezę konfliktu? I to by była ta geneza konfliktu, bo ten radiowóz byłby mój. Ja po prostu będę pana zapraszał na uroczyste przemówienia do Sheriff Office i pan będzie robił wykłady. Źle to się skończy. Dobrze się skończy. To w dwójkę będziemy tam gadać. Ja dam panu młotek, żeby pan sobie mógł potłuc tych szeryfów, którzy są debilami. O. Będzie git. Damy radę. To miasto przecież będzie lepsze, wyjdzie na ludzi. No nie wiem, czy wyjdzie na ludzi. To, co dzisiaj zobaczyłem. Co się stało? Nie wiem. Chuj. Nie wiem, po prostu. Po prostu nie wiem, załamałem się. O, ale co się stało? Przejechałem psa przez przypadek dzisiaj. Ale że po... które? Kolegę z pracy, czy po prostu zwierzę? Po prostu zwierzę. I źle mi z tym. Ale wydaje mi się, że postrzał w barki i sprawę załatwioną. Wydaje mi się, że albo w kamz, albo w barki. No, więc nie ma co nawet się martwić. Wydaje mi się, że wyjdzie z tego. Nie z takich rzeczy się wychodziło. Ja kiedyś z podobnej ciężarówki, jaka jest naprzeciwko, to wybuchła, nawet identyczna. I ja z niej normalnie wyczłopałem się połączyłem. O! Ale to już był cud, to był dar. Od Boga. Halo, proszę pana. O co chodzi? Co z tą zagadką? To jest pana jakiś pomagier, ten w kapeluszu? Nie wiem, kto to. Nie. Nie proszę wiem, pana, kto jest. Pan to burmistrz wydał nakaz, zagadkę, czy... żeby pana zabić. Co? No, radziłbym spierdalać. Kurwa! Ła. Przejechać mu po głowie? Nie. Po co? Oj, jadę. O no chuj. Bawcie się dobrze. Wzajemnie. Udanej służby. Kolego. Kurwa, gdzie ból? Oj, przepraszam bardzo. Kurwa, jej, kurwa, nie, moja noga, ja pierdolę, moje. Kurwa, nie, No, najprościej, kurwa. Oho, widzimy się fon.